No dobra, to powiedz co. Nie, mogę powiedzieć ten punkt pierwszy, o którym on mówił, czyli o uderzeniu w tył głowy, za który dostał minus punkt. No to przede wszystkim to nie był odjęty punkt za uderzenie w tył głowy, tylko za uderzenie po komendzie stop, po komendzie break. Jeżeli jest taka komenda, to zawodnik powinien się zatrzymać i nie bić dalej, a on po tej komendzie uderzył chyba jeden albo dwukrotnie Alana przy końcu oktagonu. I no, ci komentatorzy popełnili błąd, że powiedzieli, że to jest uderzenie w tył głowy. W tył głowy. Dokładnie, a to nie było w ogóle, nie miało nic związanego z uderzeniem w tył głowy, tylko to było uderzenie po komendzie. A uderzenie po komendzie, no niestety to jest faul. Aha, bo to była komenda break, a wtedy pająk uderzył Alana. A pająk jeszcze uderzył, dokładnie. I za to dostał ujemne punkty. Dostał pierwszy ujemny punkt. Za kopnięcia w krocze, o którym on tam mówił w tej relacji, nie dostał żadnego ujemnego punktu. Ja mam te karty sędziowskie wszystkie na mailu. Zdjęcie tych kart. Okay. I tam nie ma punktu za kopnięcie w krocze, że to kopnięcie według niego tam nie wystąpiło tyle razy. Jest w górę i one się osuwa gdzieś po tych suspensorze. Oczywiście wszyscy wiemy, że to na jednym zrobi wrażenie, na drugim nie, ale Alan miał prawo do tego, żeby to zgłosić, bo my nie wiemy, jak to ocenić. No niestety to jest taki fał, że jeżeli to kopnięcie gdzieś tam się ześliznie, to mogło go to zabolać i mogło to jakieś na nim wrażenie zrobić. Czy on chciał zyskać czas? To my do tego nie dojdziemy. Miał prawo do tego, miał prawo wykorzystać ten czas i chyba te kopnięcia było trzy razy chyba sędzia to zauważył, czy Alan to zgłaszał, a i tak naprawdę można by się też do tego odnieść, że sędzia nie odjął. Złączyło się, jeszcze raz zadzwonię. Ja analizowałem tą walkę i szczerze ci powiem, że pająk wygrał pierwszą, drugą rundę, tylko że te ujemne punkty wpłynęły na to. Rozładował mu się telefon. Te ujemne punkty właśnie wpłynęły na to, że pierwszą i drugą rundę przegrał, mimo że trzecią wygrał ewidentnie, w 100%, bez żadnej. No i też wiesz, w K1 nie wiem, jak to jest, czy to jest punkt dla zawodnika, czy minus punkt dla tego, który jest liczony. On tam. Ja to zawsze. Zawsze w takiej sytuacji, wiesz, nie życzę nikomu nokautu, ale jakby był nokaut, to wiesz, to by nie było żadnych tutaj wątpliwości. A zdarza się czasem tak, że kurde, potem zostaje decyzja w rękach sędziów. I wiesz, niektórzy, no jednak sędziowie znają się najlepiej, no nie można podważyć ich decyzji. No. Szczególnie, że już była taka sytuacja i szczególnie, że wzmocniliśmy sztab sędziowski, mam naprawdę topowych sędziów, więc no. Nie sądzę, żeby tutaj była jakaś pomyłka, dlatego no rezygnuję do piątej rosza, nie? Ale mówię, no ja nie jestem specjalistą w tym temacie, ja nawet nie oglądałem powtórki tej walki, ale myślę, że jak taka była decyzja sędziów, to jednak się nie mylą. No a Alan dobrze zawalczył, bardzo dobrze zawalczył, był bardzo zdeterminowany, obaj zawalczyli świetnie, to była naprawdę świetna walka. No, to była tak dynamiczna, stary, szkoda, że kurde, no nie było, no nie zakończyło się przed czasem, bo nie byłoby żadnych wątpliwości, nie? Nie byłoby zupełnie wątpliwości, byłoby wszystko jasne. Ludzie piszą, raz Alan wygrał, raz Pajan wygrał. Ale po prostu, no właśnie obejrzę powtórki tutaj na live, bo to było już w pay-per-view, ale sobie spokojnie to obejrzę dzisiaj po live. Myślę, że musiałby zadzwonić tutaj do mnie, pewnie Piotr Jaroszek musi włączyć telefon. No ale mówi, że analizował to. Czekajcie, tylko włączę tonet, bo... Ale no? Kurczę, ja naprawdę oglądając tą walkę, pierwszą rundę, to naprawdę myślałem, że jest wyrównana nawet z lekką przewagą dla Alana. Więc może też przez to, że właśnie pająk dostał jeden punkt ujemny, w drugiej rundzie był niby liczony. On tam tłumaczył, że... Znaczy też dużo wyjaśnia to, że komentatorzy powiedzieli, że to było uderzenie w tył głowy. A to nie było uderzenie w tył głowy, tak jak mówił Piotr Janosz, tylko to było uderzenie po komendzie break. Więc wiesz, ja nie jestem sędzią, nie? Nie znam się. A dzwoni sędzia Jarosz. Tak Piotrze, bo przerwało ciebie. Ja mam teraz.
Tak, mówiłeś dalej. Mówiłeś dalej jeszcze. Ale nie, w jakim momencie mnie przerwało, bo nie zauważyłem, że to jest. Skończyłeś po. Mówiłeś o tych ciosach poniżej pasa. No to więc tam były trzy razy były te ciosy, te kopnięcia. Pierwsze mówiłeś, że był właśnie ten cios po komendzie break. Zamiast, tak, że komentatorzy źle powiedzieli, że to był cios z tyłu głowy. Tak, to był z tyłu głowy, że to było też według mojego niesprawiedliwe. A mała rzecz, kopnięcia w krosy, no, które gdzieś tam te kopnięcia były dodawane od góry, ale one się zdecydowały. No ja trafiało do tego, żeby tą walkę, żeby to zgłosić, żeby dostać czas, ale on po tych kopnięciach nie dostał żadnego ujemnego punktu. Czyli po kopnięciach w krocze, ale Pająk nie dostał ujemnego punktu. Nie dostał następny ujemny punkt po tym knockdownie, który zaliczył w drugiej rundzie, zaliczył knockdown. Okay. Tak, okay. Drugi. W pierwszej dostał minus punkt po komendzie Drake, uderzył Alana jeden albo dwa ciosy, a nie za tył głowy. W drugiej minus punkt za ten knockdown, który był też przed tym knockdownem, bo on był pod prawym. Prawym prostym Alana, to jest oczywiście prawa ręka Alana jest mocniejsza, bo jest jakby praworęczny, więc to przede wszystkim zadanie trafione mocno i widać, że zrobiło to na wrażenie na Pająku, bo on upadł na tyłek, a potem zrobił sikołka, więc to jest jak najbardziej do liczenia i to jest bardzo dobrze, że go wyliczył, a za to dostajemy każde liczenie, trzecie liczenie w rundzie kończy walkę, więc on po dwóch rundach już miał te dwa miliony punktów, jeden za to, a drugi za tamto i jeszcze sędziowie chyba tą rundę dali dla Alana, więc on ją przegrał jeszcze do 8, więc miał co odradzać w trzeciej rundzie, a w trzeciej rundzie no, ewidentnie on wygrał, plus ten knockdown i wygrał nam do chyba do 8 czy do 9, nie? Finalnie było 28-26 u każdego sędziów, a jeżeli wszyscy strzelali tak samo, no to nie widzę kontrowersji w tym punktowaniu. Hej, Piotrze, bo jakby ludzie piszą, że to nie jesteś ty, bo masz jakiś dziwny głos. Czy ty zdejmij z głośnika telefon, czy coś? Nie, no to ja to mam. Coś jest jakby masz głos... Bo mam telefon pod ładowarką podłączony. A możesz zrobić coś, żeby miał normalny głos, bo stale brzmisz jak robot. No, to nie wiem, jak mam to zrobić. Może jeszcze raz zadzwonię, może będzie lepiej. No, zaznaj jeszcze raz, bo mi się jak robot. Stary, no, naprawdę, no. Taki robota głos miał, nie? Jak mi on mówi. Ale tak, właśnie to, co słuchałem, to identyczna analiza, no. To, co się w mojej głowie układało. Znaczy, stary, to ja wiesz, ja się... Że dużo tym... zaważyły te minus punkty plus ten knockdown, który właśnie... XZ, to nie ja masz. Znaczy, jak teraz zadzwonisz, mój normalny głos? No, powiedz coś teraz? A teraz? Nie wiem. A, no jest dobrze, bo miałeś wcale taki głos robota jakby, jakbyś to nie był ty. No to może ktoś nas hakuje, nie wiem, może coś jest nie tak. Dobra, to co mam dalej mówić, o czym? No, kontynuuj. O tej punktacji. Tak, no tak, to tak. O tej punktacji 28-26 u każdego sędziego była taka sama, więc ciężko jest teraz stwierdzić, że któryś z sędziów punktowych się pomylił, skoro wszyscy tak samo punktowali. Mhm. No i co, te trzy rzeczy, które on podważył jakkolwiek, no niestety nic z tym nie możemy zrobić. Ja myślę, że nie będzie tego odwołania. Jeżeli Pająk by nie dostał tego minus punktu za te uderzenie po czasie czy po komendzie, to może walka by inaczej wyglądała. Całkiem możliwe, że mógłby tą walkę wygrać, no ale no, niestety zrobił to. Zaliczył ten knockdown. Mhm. No i tyle, no i tak wyszło z tych kart punktowych. No. Ja nie widzę tutaj możliwości, żeby ten protest w ogóle był uznany. Nie było tych błędów proceduralnych, czyli jakichkolwiek też błędów w liczeniu kart, w liczeniu czasu, czy jakiegoś innego błędu. No i tyle. A sformułowania, wiesz, komentatorów wprowadziły w błąd. Ludzie często nie wiedzą, że za knockdown się dostaje minus punkt. No i widzą to walkę inaczej. Często w walkach K1 jest właśnie to, że ludzie w telewizji widzą to inaczej, a sędziowie spod oktagonu też inaczej. Rozumiem. Ja mówię, jak ja mówiłem, no nie będę tu się wypowiadał, bo to, co mi mówisz, to wiesz,
totalnie się nie znam na przykład i nie patrzę na aspekty, które dla Ciebie, jeżeli chodzi o punktację, czy dla sędziów, mają znaczenie. I wiesz, no naprawdę ciężko mi by było przeanalizować tą walkę w taki sposób jak Ty dokładny. No więc po prostu fajnie, że porozmawialiśmy. Myślę, że... Tak, ja myślę, że wiesz, jeżeli zawodnik napisze taki protest, no to dostanie na pewno merytoryczną, dobrą odpowiedź na ten temat i no nie wiem, no mam nadzieję, że też to zrozumie, że no wiesz, tam niestety on twierdzi, że tego knockdownu nie było. Oczywiście zawodnik zawsze jest gotowy, ale w przepisach jest dokładnie napisane, że zawodnik, który po ciosie zapozna się z zyskami, czy dotknie ręką, czy nie wiem, czy przewróci się, czy kolanem, to jest zawodnik liczony. Mhm. Więc no to jest nie do podważenia. A pierwsza rzecz, czyli ten cios w tył głowy, no to nie był cios w tył głowy, tylko to było po komendzie stop czy break, po której powinien przerwać uderzenie, a nie zrobił tego i dlatego dostał ten pierwszy minus punkt. I okay. Te punkty, te jego wypowiedzi, no to mówię, że są po prostu... No może też w emocjach gdzieś tam jeszcze widział to inaczej, gdzieś tam usłyszał od kogoś z boku, no jakieś nieporozumienie wyszło z tego pierwszego faulu, no, a drugi to moim zdaniem to nie ma o czym mówić. To nawet nie mogę porównać tego do Amadeusza, bo Amadeusz widać było, że tam się poślizgnął nawet, czy te nogi gdzieś tam pokrzyżował, a to nie było po jakiejś serii ciosów wiewióra i tam nie trzeba było liczyć, no to nie ma co porównywać tego jednego do drugiego. Okej. Okay. Dobra, no to dziękuję Tobie za taką odpowiedź obszerną, za wyjaśnienie tego widzom, bo ja też w sumie nie wiedziałem do końca, jak to wszystko wyglądało, bo już nawet nie oglądałem tej walki. I w każdym... Ja już wiem od wczoraj, więc ja już to zrobiłem, się tym zająłem, jakby spojrzałem na to wszystko, dowiedziałem się, jak wygląda zdanie zawodnika i... No i mówię, to i tak by wyglądała nasza odpowiedź na protest Pająk. Dobra, w takim razie do zobaczonka. Dzięki wielkie, trzymaj się. Dobrze, dobra, dziękuję, cześć. No, cześć. No to ja mówiłem, no ja się aż tak nie znam, żeby oceniać to, wiesz, czy ktoś uderzył z silniejszej ręki, czy ktoś, wiesz, no... No w każdym razie... Najważniejsze, że to była dobra walka, bo to była naprawdę dobra walka i szczerze mówiąc, myślę, że widzowie nie byli nią rozczarowani, bo naprawdę dali z siebie maksa. No a przede wszystkim, w ogóle tutaj rewanż powinien być, wiesz, bo to była tak fajna walka, że myślę, że widzowie chcieliby zobaczyć rewanż. Na pewno nie byłoby to krzywdzące dla nikogo i byłoby to sprawiedliwe.